Proszę bardzo. Dziękuję. Czy ty wreszcie możesz mi powiedzieć, co to jest za bal? Bo przez telefon była strasznie tajemnicza. Ja ci powiem, ale to jest tajemnica. Bercik się nie może nic dowiedzieć. O Ania, czy ja to jestem Bercik? Chociaż znam, to mu zaraz wychlapiesz. A, wychlapię. Jak bonie dydy. Będę milczał jak grób. Nie ma to tamto. Mów. Więc to będzie bal u prezydenta. Co? U Kwaśniewskiego? A nie. U Wałęsy? Ach, przestój. No to ja jeszcze nie wiem. No to u jakiego prezydenta? Busha, Havla, Putina? To będzie bal u prezydenta miasta Katowic. No to fajnie. No i co, no i co? To będzie bal weteranów górnictwa. Bercik dostanie odznaczenie. O kurczę. I co, i masz zaproszenie? Pokaż. No właśnie, tego zaproszenia jeszcze nie mam. No to jak to? No przecież tu jest Sylwester i co? Dzwoniła ta pani z tej kancelarii prezydenckiej, powiedziała, że tam po świętach takie mam małe zamieszanie. Aha. I że to zaproszenie przyniosą tu do nas, do domu osobiście. Tu, do domu osobiście? O kurczę, no to Bercik będzie szycha jutro, nie? Prezydent, bal. No. I wiesz co, Zbyszek, mi jeszcze ta pani powiedziała z tego sekretariatu? Tak. Że prezydent bardzo się ceni Bercika za jego dawną pracę i bardzo go szanuje za to, że Bercik tak pielęgnuje śląską tradycję. Naprawdę? Mm. A nie mówiła nic, że Bercik psychopata i tak dalej? Ach, przestój! Wiesz, Andzia, oni tam na górze wszystkich rzeczy nie wiedzą, wiesz? Wiesz co, Zbyszek, jak ty możesz coś takiego powiedzieć? Przecież on jest taki kochany, takie Tamaguchi. Jeszcze order dostanie. Wyobrażasz się to Tamaguchi z orderem. No, dobrze, dobrze, ale jak to? Ty go chcesz zabrać na bal, nie mówiąc mu dokąd? Kiedyś mu powiem, ale na razie to jest niespodzianka, a poza tym przed tym jeszcze go muszę wyszkolić. Jak to? Wyszkolić? W czym? No we wszystkim. Ty się umiesz wyobrazić, co to znaczy bal u prezydenta i z takim psychopatą. Jerunie, wiesz, co by to było? Nie, najpierw muszę go we wszystkim podszkolić. No dobrze, Adzie, ale konkretnie w czym? Wszystkim. W manierach, w konwersacji. Patrz, się specjalnie kupiła książka do tego. Obejrzyj się. Pamiętnik współczesnego Szewarliwa? Poradnik. Aha, poradnik. No. No. I wiesz, co, Zbyszek, jest najważniejsze? Taniec. Co taniec? Muszę go wyszkolić w tańcu. Jemu zamówiła nawet specjalnego nauczyciela. O kurczę, to żeś go przygotowała. Andzia, możesz mi to jeszcze rozpowiedzieć? Zbyszek, powiedz mu, bo ja już nie mam siły. No więc, Bercik. Ujmując rzecz po raz piąty z kolei, chodzi o to, że jedziesz na bardzo wytworny bal i chodzi o to, że musisz parę rzeczy poćwiczyć. Rozumiesz? Ale ona mi nawet nie chce powiedzieć, co to za bal. To będzie bal z niespodzianką. No. Z niespodzianką? No. To w jakiejś agencji towarzyskiej. Bercik, no co, w agencjach towarzyskich zawsze wszystko kończy się niespodzianką. Ej, a skąd ty to tak dokładnie wiesz, co? Co, Gerard mi opowiadał. Gerard ci go dał, ja? O, spokojnie, Andzio, to każdy wie, wystarczy poczytać ogłoszenia. Bercik, chodzi o to, że na tym balu z tą niespodzianką byłoby dobrze, żebyś ty był bez niespodzianki, no. Zabij mnie, jak jo coś z tego rozumiem, wiesz? Chodzi o to, żebyś był przygotowany na wszelkie niespodzianki, które się tam zdarzą. No, właśnie, na wszelkie sytuacje, to tak jakby coś na wojnie, rozumiesz? Ty, ale jakie sytuacje, że co, przyjdą Niemcy i zaczną strzelać? Oj, Bercik, no, czy chcesz to, nie chcesz, przyjdzie eleganckie towarzystwo i ty musisz się znaleźć w eleganckiej sytuacji, no. A mało razy ja był w eleganckich sytuacjach? Mało razy? O, pamiętasz ten kibel między Skoczowym a Brenną w Zajeździe? Co, nie było tam elegancko? Aha, i co? I co? Dołek się rady, pamiętasz? Pamiętam, tak, poza tym, że żeś kran urwał. A bo jakiś ciućmok wymyślił kran bez kurków, no nie. Chcesz odkręcić, woda nie idzie, to że... Bercik, bo no. To był kran na fotokomórkę. No właśnie, gorolskie wynalazki. Ta. Chodzi o to, żebyś się nauczył być prawdziwym, eleganckim dżentelmenem. O, że co niby? Żebyś elegancko jadł i elegancko konserwował. Co, ogórki? Konwersował, Zbysiu. Konwersował, czytaj. A tak. Konwersował. Hmm. Ale przecież ja to wszystko umiem, no. Nie umiesz. No może za wyjątkiem tego konserwowania, ale przecież Andzia, na takim wytwornym balu to konserwy będą już gotowe. Chodzi o to... Czekaj, Andzia, jak umie? No to niech pokaże.
Co? No pokaż, że umiesz. Teraz to, żeście mnie znerwowali, nie mam zamiaru iść na żaden durny bal. Nika nie idę, koniec. Ale musisz. Zapamiętaj się, kobieto, że górnik przodowy nic nie musi. Nie wolno go do niczego zmuszać. Rozumiesz? A teraz, że się zdrzaźnią, czuję się obrażony, nikaj nie idę. Koniec. Szluc! Bercik, ale poczekaj, chłopie. Po co się nerwujesz? Zaraz, spokojnie. Bercik, ty wiesz, tam na tym balu wszystko będzie za darmo. Jedzenie, alkohol, co tylko dusza zapragnie, no? Za darmo? Za darmo. Od czego zaczynamy? No. Chodzi o to, żebyś się przede wszystkim ładnie nauczył tańczyć. Aha, no. I tańczyć też. No, zaczynamy od konserwacji. Konwersacji. A tak, od konwersacji. No właśnie, tego to ją chyba nie umia. Wercika, może ty to umiesz? No ty nie wiesz, że ty to umiesz. No. No, idź się przygotuj, za chwilę zaczynowy, no. Raz, dwa, trzy. No. No, idź się przygotuj. Łatwo powiedzieć. Merci, s'il vous plaît. Że co? S'il vous plaît. Runa, co ona zaś fandzoli, no jakie... No, tak chodź nasz angielski dżentelmenie. Wlażuj, Bercik. No to zaro tak trzeba godać, a nie jakieś pleple, no. No. Co? No. Zaczynamy. Ale co? Konwersować. Ale czym? Ustami. No to ja tego nie umiem. A widzisz. Bercik, właśnie, że umiesz. No, powiedz do mnie. Dobry wieczór, szanownej pani. Dobry wieczór, szanownej pani. Dobry wieczór, szanownemu panu. No brawo, super. No i to jest właśnie konwersacja. No dobra, ale co dali? Aha. No co, mów, no mów, śmiało. Ale o czym? Oj, o czym? O, to ci śmiana język przyniesie. O pogodzie, o strojach, tylo tak wiesz. Ale takie normalne gadanie. Normalne gadanie i to jest właśnie konwersacja. Ty to ja to umia. No. Patrz, tyle lud na świecie żyje i że nie wiedział, że się znam na konwersacji. Ale numer. Dobra. No widzisz. Co dali, no? No to godumy, a bo wiesz co, najlepiej pogodumy w tańcu, nie? Aha. Konwersacja w tańcu. Wyobraź się, że mnie prosisz do tańca. Jak? No tak, jak się prosi dystyngowaną dama, na przykład pani prezydentowo. A jak ją mam wiedzieć, jak się prezydentowo do tańca prosi? Skąd to mówię? Oj, będzie normalnie, człowieku. No, pomyśl sobie, że Andzia jest panią prezydentową. No i poproś Andzię tak, jak ją zwykle prosisz. Tylko wiesz, tak, bądź pogodny i uśmiechnięty, nie? Aha, to znaczy tak, jak prezydentowa, ale muszę wyobrazić, że Andzia, tak? Tak, tylko tak dystyngowanie, no. Aha, dystyngowanie i do, tak. Uśmiechnięty. Uśmiechnięty i dowcipny przede wszystkim. I tak. Jak prezydentowa, no dobra. Tak, proszę. Raz, dwa. Prezydentowa, jest to jak krowa! Marcik! Zaraz gwizdna, to będziesz widział, jak to bolało. Ale co? No, o co chodzi? Nie, wiesz co, Bercik, to było ani niegrzeczne, ani dowcipne, to było... No ale przecież ja ją zawsze tak proszę do tańca. Tak. No i zawsze się śmiała z tego, co na roz wielką księżniczka się znudła. Nie, Zbyszek, to nie ma sensu. No ale poczekaj, dobrze, no to teraz już może porozmawiajmy o jakiejś inteligentnej rozmowy. Tak już bez proszenia tego do tańca, sama rozmowa. Ale o czym? No, na przykład o Platonie. O Platonie? A co to jest o Platon? Nie o Platonie, tylko o Platonie. Andzia, czy ty tu słyszysz jakąś różnicę? Nie, Zbyszek, to nie ma sensu. Oj, Bercik, no masz. W tej książce podają jako przykład inteligentnej konwersacji. O. No i co? No to w takim razie może przejdziemy do nauki jedzenia. Czego? Do nauki jedzenia. No. A co was tu porąbało już całkowicie? Co wam się wydawało, że ja nie umiem jeść, tak? A chcesz się założyć, że ty się nie umiesz zachować przy stole, że nie umiesz jeść, to pójdź do kuchni, ja ci udowodnię. Proszę bardzo! Ojejku. Proszę bardzo, siadaj i jedz. Co wy godacie za głupoty? Co wy myślicie, że ja już w życiu nie jadł? Nie mam 3 lata, pora razy w życiu, że jadę. Zaraz się przekonamy, siadę i jedz. Śmiało. Dobra. Ale to na mnie gadają, że to ja jest niby psychopata, nie? No proszę bardzo. No to? Źle. Co źle?
Nabrał, że grzech łyknął, dopóki mi nie wleciało, znaczy dobrze. Ale to nie o to chodzi. No, w jedzeniu nie o to chodzi, żeby łykać. Andzia, tyś jest jakiś wynalazca, wiesz? Ona wymyśliła jedzenie bez łykania. Ty możesz się to miał do nosa wloć, co? Nie. Będzie, chodzi o to, że ty siorbiesz. A na takim eleganckim balu, no to byłoby bardzo nieładnie, jakbyś tak siorbał, no. Ja siorbia! A kto? Wcale nie. Wiesz co, dobra, to spróbuj jeszcze raz jeść i tym razem nie chlipać. No. Nie. Zbyszek, Jonika, z nim nie idę. Andzia, czekaj. Andzia, nie jest tak źle. No widzisz, jeszcze do tej pory nie wylał zupy na spodnie, to jest okej. Okay. Zupa na galoty. Co wy, za kogo wy memocie? Wy myślicie, że już jadą do jedzenia i zaraz wylewą zupa na galoty, a? Andzia, nie uwierzysz. Wylał jak zupa na galoty. Nie, Jonika jest mnie idę. No ale... Nie. Ja wychodzę, to w ogóle nie ma sensu. Ale troszeczkę się wylało tam, no. Każdemu dżentelmenowi się mogło zdarzyć, nie? Potrenuj, kolego ze Śląska. Z podłogi. Beci, chłopie, nie łam się, będzie dobrze. Nie tam. Wiesz co, ustaliliśmy z Andrzią, że na tym balu nic nie będziesz ja, nic się nie będziesz odzywał, tylko masz tańczyć i się uśmiechać, no. Tańczyć, srańczyć. Becik, taniec to jest bardzo ważna rzecz. Nie byda. Oj, chłopie, nie łam się, no. O, zdaje się, że... Bercik, pan Leon już jest. Panie Leonie, chodź pan tutaj. Dzień dobry. A, dzień dobry panu, dzień dobry. To jest mój mąż, Bercik, pana uczyń. O, co, nie w humorku? Zaro, humorek poprawimy. Proszę bardzo, zapraszam. Proszę bardzo. Co prawda, Travolty to za jeden dzień z pana nie zrobię, ale... Kroczek za przeproszeniem się zaraz doszlikujemy. Maestro. Może marynareczka? No. Leci. Walc angielski na początek na chipa. Dobra, czekajcie, chłopcy, ja z nim nabywam, będziemy mieli wygodniej. Ucz się, chłopie, bo tego nikaj niech się nie nauczysz. Raz, dwa, ci, raz, dwa, ci, raz, dwa, ci, raz, dwa, ci, raz, dwa, ci. No trochę nie tak, trochę nie tak. No tańczuj, ale przecież też łapy mi same loda. Nie nerwowo, chłopie, wszystkiego się idzie nauczyć. Panowie proszą panie, panowie proszą panów. I jeszcze raz na chipa i patrz, chłopie, jak kroki ci idą, żeby się dobrze tańczyło. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ładnie. No przecież ładnie robiano, chyba widzisz, nie? Jeszcze, tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak go cię zaraz pizna. Ale on jest za mocno, on szarpie mną jak furgą, jak szmata z wody. Ale taka okazja, bier go pan jeszcze, bier go pan jeszcze, no. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Zawsze ta noga inaczej wychodzi, raz, jak on. Nie wyda. Świat światem nie widział, żeby Śląsk takie durne tańce ćwiczył tu. Co, może on nie jest ze Śląska, co? Może jest ze Sosnowca? Nie, no tego akurat nie wiem. Wiem, no, że pan uczysz jakichś durnych gorolskich tańców. No jak ja uczę durnych gorolskich tańców, to niech się pan nauczy lepszego, porządnego tańca. A pewnie, że się naucza. O, właśnie, że się naucza. I to za jeden wieczór. Naucza się takiego tańca, nowoczesnego tańca, że jak zatańcuje to na balu, to ludzie normalnie szczęki do ziemi spadną. Chciałbym to widzieć. I on też, ha, chciałbym to widzieć. Tak, tak. Czy można skorzystać z telefonu? Proszę bardzo, dzwoni się pani Lonia, bardzo pana za mojego męża nic przepraszam. Nic się nie stało. Ale bardzo dziękuję, bardzo ładnie. Nic kolega, nic się nie stało. Dwa, trzy, cztery. Cztery. Ha. No, halo? DJ Bingo? No wiem, DJ Bob. Słuchaj, tego twojego nowoczesnego tańca to doprawdy idzie się nauczyć za jedna godzina. Tak? No to hopie, uważaj. Mąż klienta. Na razie. No! Co on zaś wymyślił? Jezu. A, cześć, Andzia. A gdzie Bercik? Poleciał kraj z rana, żeby się za godzinę nauczyć jakiegoś tańca. Tak? No to super. Ty, ale co się idzie nauczyć za godzinę?
On takie bez talencie. Jak on się czegoś nauczy, to my poumierumy ze śmiechu. Nie, dziadczyka, czekaj. Każdy taniec może być dobry, byleby się go dobrze nauczył. A ty nie uważasz, że... żeby on tam właściwie jako poszedł, odebrał ten order i wrócił? Przecież nowy rok możemy powitać tu, w mieszkaniu, nie? O, jest tak myślisz? Siemanko, szczałeczka! Cześć, Becini. Co ty a, jak ty się łoblik? A co, zajawkowy sprzęcior, co? Ty, a jak tam ten twój taniec, co? Naumiałeś się go na bank. Tak? No. Lecia. No gadam ci, że idzie się za godzinę takiego tańca nauczyć. No ale... Kul! Tylko ty, czy aby on jest odpowiedni na taki elegancki bal, ten taniec, wiesz? Spoko. On jest taki odpowiedni, zajawkowo-nowoczesny taniec. Jak jego zatańcuje na tym balu ludożerka, normalnie wymięknie, zero ścimy. Ja może to nie jest zły pomysł. Ty się idź ubier w mundur, ja się ubieram w moja kreacja i zrobimy się próba generalną. O, tak, tak, nie ma to tamto, no. No, dobra, chociaż DJ Bob powiedział, że w takim sprzęcie się najlepiej czaduje. Ale dobra, zajawkowo sprawa. Kul nie ma ściemy, strzałeczka to i ta klupno nie musi ci raz. No. Nie wiem, nie po rękach. No dobra, oszczepnikuj się i już, nie ma to tamto. No. Beci. To czekam. Na co? No na to, że mnie poprosisz do tańca. A, Zbyszek, puść muzyka. Uważajcie teraz, no. Start! O! A! Zbyszek, wyłącz to. W tej chwili wyłącz to, ja cię proszę. Stop. Co ty wyprawiasz? Ale co, zajawkowy taniec, nie? Zero ściemy. Ty chcesz tak tańcować na balu u prezydenta miasta, ja? O, a to u prezydenta? No to jeszcze lepiej, jeszcze cool! Adzia, a może mu trzeba było wcześniej o tym powiedzieć, co? No pewnie, że trzeba było wcześniej powiedzieć, to by chce jakieś inne figury przygotował, a tak mówi, no to... Wiesz co? Ty jesteś największy idiota i psychopata, jakiego ja znam. I obiera z tobą rozwód i nie chce cię więcej znać. Tak? Takoś jest mądro, to ja ćwicza po nocach, ucza się, kombinuje, żeby ci zrobić przyjemność. A ty tak nika nie idę na żody bal, w życiu mu wasz bal cały i koniec, nika nie idę. Rozmawia pan prezydent miasta, osobiście. Prezydent mnie to guzik obchodzi. Spieprzać stąd, bo gwizdna szakiety mi do biura polecą. Będzie, uspokaj, żody bal nie idę, o. A ja chciałem wręczyć zaproszenia osobiście. Taki miłośnik tradycji w ogóle. No cóż, widzę, jak w tym domu szanuje się tradycję. Oczywiście w tej sytuacji o orderze i nagrodzie mowy być nie może. Do widzenia. Ale panie prezydencie! Do widzenia! Widzisz, co się narobił, ty idioto! Jaki order? Jaka nagroda? Mój bal, mój pierwszy w życiu wytworny, elegancki bal! Kogo teraz puda? Nieważny bal, ale o jakiej nagrodzie? Co ugodą? Leci, właśnie, gdzie my teraz wszyscy pójdziemy? Za pół godziny przyjeżdża Agnieszka i co? Siemanko, panie Bercik. No, siemanko. Siemka reszcie załogi. Siemanko. Także pod Bożym pomyślą, pan jesteś kumaty misiek. Bo wie pan co? Jest zajawkowy bal sylwestrowy, hip-hopowy, hip-hop. Pan już poradzi tańczyć. Ja myślę, że założę się też spodobo. To co? Wpadniecie do mega klubu, wpadniecie hip-hop, foki. Hip-hop, foki, taniec. Wszystko cool. Dobre, cool.